Obecnie prace trwają głównie na skwerach. Do finiszu zmierza układanie kostki na sieci alejek znajdujących się na placu. Powoli można się domyślać, jaki będzie końcowy efekt budowanej fontanny. Do ułożenia gotowe są szare granitowe bloki, które będą ją pokrywać. Kierowców z pewnością cieszy fakt, że nierówności jezdni występujące dotychczas zostały zniwelowane poprzez wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni. Na placu Świętej Małgorzaty powstały już także zatoczki dla autobusów komunikacji miejskiej. Przy jednej z nich postawiono także biletomat. Jak mieszkańcom podoba się nowa, choć jeszcze w trakcie pracy odsłona placu Świętej Małgorzaty? Bardzo ładnie wygląda, ale będzie pięknie. Wszystko jest ok, i drzewa, i chodniki, i te fontanny, które są, mają być oczywiście. Podoba mi się, bo przechodziłam ostatnio. Dobrze będzie, myślę, że będzie fajnie. Myślę, że to jest fajny pomysł, bardzo mi się podoba przynajmniej. No i każdemu bym poleciła miejsce jako dla odpoczynku. Myślę, że będzie ładnie, tylko teraz tak mi się nasuwa jakby ruch okrężny, że w sumie dobrym rozwiązaniem byłaby budowa ronda tam. Ale takowe nie zostało zaplanowane. Każdy remont jest w jakiś sposób uciążliwy, ale jeżeli ma być lepiej i ma być jakiś porządek zrobiony, to chyba trzeba przecierpieć coś. Nie ma tak niczego, żeby wypadło z rękawa każdemu, nie? Ludzie myślą, że tak gwizdnąć i plac będzie. Przecież tam zrobiono bardzo dużo pracy, żeby ten plac jakoś spełniał swoje warunki. Poprawiono prawo skręty dla jazdy samochodą i to jest chyba najważniejsze, bo tam się nic więcej nie dało zrobić. Bo gdyby można było zrobić rondo tej wielkości, co we Wrocławiu na Powstańcu Śląskim, to na pewno by było już zrobione. Ale to nie jest Wrocław.